Te delo del zor bach sa scipeai bucuria, sale romenge, sale manuszenge pe intrego luma. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Artur i Prominentni Romowie. Moim gościem dzisiaj jest wspaniały artysta, wokalista Kola Andreas. Witam Cię, Kola, bardzo serdecznie i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu i że podzielisz się z nami swoją historią artystyczną, swoją historią życia, jak to wszystko się u Ciebie odbywało. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Proszę. Witam Cię, Artku, bardzo serdecznie. I po prostu chcę Ci podziękować za zaproszenie, że nie zapomniałeś o mnie. No nie, no. Bardzo serdecznie. No tak. Słuchaczy, witam. Oczywiście, jak nie zapomniałem, tylko... Pozdrawiam, również. I wszystkich moich fanów oczywiście pozdrawiam. Pięknie. Bardzo serdecznie. Pięknie, cieszymy się, że jesteś z nami. Ja również się cieszę. Kola, powiedz nam, wszystkim słuchaczom, z jakiego rodu romskiego się wywodzisz. Jak to jest u Ciebie? To znaczy tak, z rodu, ze strony ojca pochodzę z Kelderasza. Aha. Ojciec też pochodził z Mołdawii, Moldowanym jest. Aha. Mój dziadek z Mołdawii. No dziadek przeżył troszeczkę na wojnie, tak jak każdy z Romów praktycznie miał. No tak, tak. Miał przeżycia takie bardzo trudne. Był w obozie mój dziadek ze strony ojca. W jakim obozie? W Auschwitz? W Oświęcimiu? Chyba tak. Aha. Dokładnie nie wiem w jakim obozie, ale wiem, że był w obozie. Mm-hmm. I razem ze swoim synem, który miał na imię też Kola. Aha. No i który mu na rękach zmarł z głowy. Jezus. Po godzinie, jak się dowiedzieliśmy potem, jak opowiadali nam, starszyzna nam opowiadała i ojciec też, po godzinie czasu wyzwoliły ich Amerykanie. Aha. No ale już niestety wujek nie żył. Już, o Jezu, nie dało się go uratować. No i dziadek został z trójką dzieci został. Mój ojciec był najmłodszym synem. Aha. Na rękach był malutki. O Jezu. No i dziadek musiał się, no wiadomo, tak jak każdy, nie mógł sobie radzić. Mm-hmm. Ożenił się z inną Romką, mm-hmm. też miała dzieci. No i nas wszystkich wychowała nasza babcia też. Aha. Wszystkich oczywiście, Kelderasza pozdrawiam, mm-hmm. wszystkich Romów. Przepraszam, że przerwę Ci, Kola. Z jakiego rodu, znaczy z jakiej grupy Kelderara byli twój dziadek? Moldowany. Mołdawia, z Mołdawii. Aha. Moldowany. Ale nonokoni... A ze strony matki jestem Warniakiem, ze strony dziadka i ze strony babcia jestem Łomdziniak. Aha. Polska Roma. Polska Roma. Mm-hmm. No piękne tak. Rody, piękne, wielkie romskie rody. No tak. Czuję się po prostu tym, że jestem takich rodów. No tak, tak. No i Kelderara przecież, król romski, przecież pierwszym... Ostatnim królem romskim był właśnie z rodu Kelderara, prawda? No to był właśnie też wujek ojca ze strony bodajże chyba babci. Mm-hmm. Ciandziry, prawda? Ciandziry. No, ja się wychowałem tutaj z mamą między Łomziniakami tutaj mm-hmm. w Bydgoszczy. No, no. Dlatego tak, wiesz, muzyka to tamto, młody człowiek mu nie interesował się może tak bardzo tym wszystkim. Dopiero teraz człowiek zaczyna się tym wszystkim interesować. No tak. Powiedz mi, Kola, gdzie przebiegało twoje dzieciństwo? Gdzie wy żeście mieszkali z całą rodziną? Czy ty może pamiętasz jeszcze tabory, czy już czy to już było... To znaczy pamiętam, tabor stał na podwórku u babci. Aha. W tym czasie, jak ja się urodziłem, zakończono właśnie wędrówkę taborami. To wagony stały. Urodziłem się w Otwocku. Aha. W wieku bodajże 7-8 lat przyjechaliśmy tutaj do babci, do Bydgoszczy. Aha. No i tutaj osiedliliśmy się już. Jak mamusia załatwiała to wszystko z ojcem, te mieszkania dla nas, mm-hmm. jak przestali taborami, to właśnie taki tabor stał bodajże wujka Stefcia albo wujka Romana, jak pamiętam, tak mi mówili. Taki tabor był. Aha. Ostrowski. Te wagony takie. No i,
Tak, wagon. No i tam chyba byliśmy z pół roku w tym wagonie tam. O! Mieszkaliśmy to czyli pamiętasz, pamiętasz jeszcze, jak się spało w wagonie, prawda? Tak, pamiętam. No to piękne czasy. No tam mamusia gotowała, to tam żyliśmy sobie w tym też, Boże, z pół roku, albo może i więcej. No tak, dzieciaki, no. Nie, to mieli, dzieci miały atrakcję, prawda, w tym wagonie spać, prawda? Super, super. No to tak. Pamiętasz, czyli jeszcze to się zapisało w pamięci, prawda? I powiedz mi... No i też z opowieści, które pamiętam. I z opowiadań też, prawda, starszyzny. Tak, bo mama właśnie opowiadała nam o swoim dzieciństwie, jak oni byli chyba 7 albo 8. Aha. Upadli Niemcy do lasu, przyjechali, no i wystrzelali prawie wszystkich. O Jezus. Babci udało z innymi Romami, z dziećmi uciec, a najstarszy mój wujek, mamy brat, wrócił się, bo słyszał strzały i się wrócił i leciał na tych Niemców, jak zobaczył dziadka zastrzelonego. Rozerwał na siebie koszulę, jak pamiętam z opowiadania, i mówi: zabiliście mojego ojca, zabijcie i mnie. No ale Niemcy go nie zabili, bo wiedzieli, że jest młody, zdrowy. Zabrali go, uderzyli go kolbą w głowę, zabrali go do obozu. No i pewnie tam umarł, bo potem babcia go szukała przez Czerwony Krzyż, przez całe życie myślała, że gdzieś żyje tam. Już nie odnaleźli do dzisiaj. Nie odnaleźliśmy go, bo pewnie żeby żył, to by sam nas szukał, no prawda? No tak. Kola. No i przez Czerwony, tak? No, powiedz mi, od kiedy ty odkryłeś w sobie właśnie taki talent wokalny? Czy chciałbyś śpiewać, że śpiewasz, że jest ten głos w tobie, ten potencjał? Od kiedy to odkryłeś w sobie? Wiesz, jak byłem małym chłopcem, to już... sobie podśpiewywałem, brałem sobie szczotkę, tak na pewno jak każdy z nas. Aha. No i na tej szczotce tam sobie grałem. No tak. Zamiast gitary i tak sobie śpiewałem. Brat potem sobie kupił gitarę. To ze mną razem śpiewał. Pewnie znasz Roman Andreja, są w zespole Tabor, był w Bójka Geni. Tak, to twój brat był. No widzisz, no znam, no pamiętam. Z Rufą, no i tak sobie pośpiewywałem. Mieszkaliśmy w takie, wiesz, przez taką bramę się przechodziło. No i wiesz, jak duża brama, to echo. No tak, przechodziło, tak. Wiesz. Akustyka taka jest, była super fajna. Akustyka. I tam sobie... Fajnie się śpiewało, prawda? W tej bramie sobie tam stałem i sobie pośpiewywałem to. Sąsiedzi krzyczeli, albo przestać mam, albo drudzy krzyczeli, śpiewaj, bo ładnie śpiewa. No tak. Mama potem krzyczała, że sąsiedzi się skarżą, że ja tam śpiewam przez cały dzień. No a potem wiesz, w wieku chyba 9-8 lat, tutaj był taki zakład Belmy i tam prowadzili nasze wujkowie zespół cygański. Aha. Nazywał się ten zespół Cion. To znaczy, wiesz, no, księżyc. Księżyc, tak. Cygański księżyc. Mm-hmm. Tak. No i tam mnie wujek Lutek, jak pamiętam, wujek Bolek, i zabrali mnie na scenę i kazali mi śpiewać. No wiesz, ja stremowałem, małe dzieciak, no 9-8 tak. lat, nie pamiętam w tej chwili. Dali mi mikrofon, zaczęli grać. Jak pamiętam dzisiaj, to śpiewałem, to były piękne dni. Aha, fajnie. A to Lutek i Bolek to byli. Lutek i Bolek to ci, co byli w zespole Tabor u wujka Geni? Tak. Wspaniali artyści to byli, tak. No. Były wirtuozy, prawda? Tak. Wujek Lutek, wiadomo, taki tancerz był, to rzadko spotkać tego tancerza. A Bolek, przecież Bolek to tu mistrz. No i tam, jak pamiętam, 2 razy owacje. Tak? Jak zaśpiewałem. No widzisz, no to piękny początek był. Docenili się. No właśnie, cię. Jak już weszłem na scenę z wujkami, to już nie chciałem zejść, tak z nimi zostałem. No i dobrze. Potem mnie zabierał... Wujek Wasyl, Don Wasyl, oczywiście chodzi o niego. Jeździłem z nim na koncert z Hamletem. Znasz Hamleta, prawda? Tak.
Poczekajmy, Kola, poczekajmy. Zaraz będziesz rozwijał jeszcze temat. My w tym momencie bardzo proszę o pierwszą piosenkę, link z pierwszą piosenką Koli. Bardzo proszę. W nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczył i może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen pnących róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz. Dziękuję ślicznie. No właśnie, i teraz możemy kontynuować dalej. Zaczęła się twoja współpraca z Don Wasylem, tak? Tak, zabierał nas ze mnie i Hamleta na koncerty, no ale między tymi koncertami też tutaj sobie pokrywaliśmy z zespołami w Bydgoszczy. Potem zacząłem grać na akordeonie grałem, na gitarze. Hamlet się wyuczył na gitarze i tak sobie graliśmy. No, ale, no a potem Kola, się zaczęła przepraszam, ale, przygoda z Szarkiem. No właśnie, ale na tych instrumentach zacząłeś grać, chodziłeś gdzieś do szkoły muzycznej, gdzieś jakieś, czy to samoukiem to znaczy, jesteś? Jestem samoukiem, aha, wiesz, troszeczkę jestem, bo po prostu nie chce mi się tego, bo jak usłyszę coś, to zaraz potrafię to zagrać. I wiesz, potrafię zaśpiewać, jak gram z ludźmi, z muzykami, którzy naprawdę są wspaniałymi muzykami, to nieraz mi nie wierzą, ja nie umiem nutów. Na to wstyd się przyznać. No dlaczego? No, to właśnie tym bardziej świadczy, jacy jesteście wrażliwi na muzykę, jak kochacie muzykę, jak ta muzyka w was jest, skoro niepotrzebne są wam szkoły. Po prostu podajecie akord, zaczynacie grać i gracie. Czy natrafiłeś, Kola, na jakieś takie problemy, na jakąś taką nieżyczliwość ludzką w swojej tej karierze artystycznej? Czy doświadczyłeś takich jakichś przykrych spraw? To znaczy, wiesz, nie, wiesz, zawsze mnie mile przyjmowano wszędzie, wiesz, miło się z ludźmi rozmawiało przez moje całe życie, nie wiem, co będzie dalej. No to pięknie. Ale do tej pory to wiesz, tak miło nas przyjmowali wszędzie. Nagrałem też piosenkę, nie puściłem Nowatią chyba na YouTubie, dla Teatru Polskiego, dla przedstawienie Romwil. Nie wiem, czy oglądałeś to. Nie, nie. To w Bydgoszczy, po premierach w Bydgoszczy. Nagrałem taką piosenkę dla nich właśnie. Muzykę miałem, tylko dali mi słowa i powiedzieli, aha, że w 2 dni mam zrobić do tego muzykę. A już muzykę miałem. No tylko dostawiłem, a tak, że wyszło fajnie. No to wstaw to na jak YouTube, chcesz, żebyśmy mogli oglądać to. Piosenkę, wiesz? No. To jest nagrane, wiesz, na paru gitarkach i na kontrabasie.
mówię, taka żebyś... fajna piosenka w języku polskim. Ja ci ją prześlę. Wstaw ją na YouTubie, żebyśmy wszyscy mogli obejrzeć ją, tą piosenkę. No dobra. No, bo to są wartościowe rzeczy, niesamowite. To jest historia. To jest nasza historia. No właśnie to przedstawienie Romfil otworzyliśmy naszym koncertem. Aha. To było bodajże 4 lata temu, chyba 4 lata temu w Teatr Polski w Bydgoszczy. Mm-hmm. No, przedstawienie nazywało się Romi. To było o Romach. O Romach. Historia Romów, tak? No. Mm-hmm. Powiedz, tak. Nikola, no i wspomniałeś, że zaczęła się współpraca z Cezarym Majewskim, z Czarkiem. Tak. Mm-hmm. To był rok chyba bodajże 95. Aha. Bo coś takiego, wiesz, jak to jest z tą pamięcią, no tak, mówię w tej chwili. I prowadziła ją jeszcze pani dyrektor Skrzypińska. Pewnie Ach, znasz tak, panią pani Skrzypińska, pani Genia, prawda? Świętej pamięci. Pani Genia, tak, dokładnie. No byliśmy z nią. Parę lat, a potem no, przejął zespół Czarek. No, no i współpracowaliśmy no, przez wiele lat, jak wiesz. Mm-hmm. No potem był wyjazd do Ameryki. No niestety nie wyjechałem z nimi, bo ojciec mi umierał, no i musiałem z ojcem zostać. No wiadomo, ostatnie jego dni były, a w tym czasie właśnie był wyjazd. A, no ja musiałem odmówić. No to szkoda, nie? No. Wielka szkoda. No ale no, szkoda, no, taka była sytuacja, nie? Rodzinna, że... Tak, tak, dokładnie. Przykre. Przez wiele lat współpracowaliśmy z Czarkiem. Wiele piosenek nawet nagraliśmy wspólnie. No właśnie, ja chciałbym ci teraz przerwać na sekundkę, bo... Całkiem kiedyś przypadkowo, wiesz, ja całkiem przypadkowo przerzucając programy w telewizji, wyskoczył mi program w telewizji Trwam. I oglądam, co? Patrzę, leci koncert cygański. Poznałem was od razu, Czarka, jego całą rodzinę, ciebie. I od razu włączyłem nagrywanie. No może od pierwszej piosenki nie zdążyłem nagrać, ale później cały wasz koncert nagrałem. Podzieliłem to później na każdego na oddzielną piosenkę, oddzielne klipy i wstawiłem na YouTube. I dzięki temu właśnie zachował się piękny koncert świąteczny, który dawaliście właśnie z zespołem Roma w telewizji Trwam. Piękny koncert. Ale to całkowicie przypadkowo się stało, że ja przerzucając programy natrafiłem na ten program. No. No tak, tam właśnie na Trwam puszczali te nasze, ten tak, telewizor właściwie. Tak, piękny tam koncert. U nich studio nagrywa w Toruniu. No. Tak, piękny koncert i udało mi się to wszystko nagrać i wstawiłem na YouTubie, no i dzięki temu mamy to zachowane, mamy to, każdy może obejrzeć, każdy może powspominać. I ja w tym miejscu bardzo proszę... No, bardzo, tak? No proszę. No z Czarkiem mamy wiele piosenek nagranych. Też Czarek dużo rzeczy zaszufladkował. Czarku, pozdrawiam cię, jak będziesz oglądał. Pozdrawiam również, dołączam się. Puszczaj nasze piosenki, puszczaj. No tak. I Kola, ja w tym miejscu bardzo proszę o następny link. Posłuchajmy pięknych piosenek w wykonaniu Koli. Ciemne okno opustoszał plac. Echo słów na krakowskich błoniach gra. Ojcze święty w nas siłą ducha trwasz. Od wielu lat, od wielu. Ludzkie serca tak niewiele chcą. Wskaż nam, jak odmienić świata zło, by nie cierpiał przez nas strach. Pamięta chyba jeszcze ten świat,
ile miłości dał sam. Strudzony wędrowiec, co szedł, by nadzieję nawieść. Czemu więc wokół tyle jest krwi, zamiast miłości zadra tkwi? I obłędny taniec wciąż trwa. Czas, ten dziwny czas. O. Dziękuję, pięknie. No i jak się ta rozwijała, ta współpraca z Czarkiem? No bo tam żeście tak dosyć prężnie. Piękny bardzo koncert. Dobrze, no byliśmy... Piękny koncert daliście na festiwalu w Ciechocinku. Piękny koncert. Przerywa coś? Przerywa. No. Teraz jest dobrze. Piękny koncert daliście właśnie z zespołem Roma na festiwalu w Ciechocinku. Tak, to chyba był rok 99, jak pamiętam. No, chyba tak, a piękny koncert. Naprawdę tam żeście się cudownie zaprezentowali. No tak. No młodsi byliśmy wtedy, no tak. Zawsze. No jednak nie, tych lat przeleciało. Ja nawet nie wiem, kiedy te 20 lat, tak od 2000 roku, to ja nie wiem, kiedy to przeleciało. No to po prostu tak szybko przeleciało. Ja też. No niesamowite, niesamowite, jak ten czas przeleciał. Te 20 lat, kiedy? Dokładnie. Nie wiem. I powiedz mi, Kola, no jak się układała ta współpraca z zespołem Roma? Bardzo dobrze. Bo tam też twoja rodzina była, prawda? Dużo twojej rodziny było też. Dzieci chyba też, prawda? Dokładnie. No każdy był z rodziną. No tak, jak wiesz, Hamlet z rodziną, no. Bambino z rodziną, Lufa z rodziną, no tak, tak. Czarek z rodziną, ja z rodziną, Daniel z nami. Koćka, no wiele innych osób tam było też. Mm-hmm. Muzyków, tak wiesz, no muzykanty musieli być z nami. No oczywiście. Też byli z rodzinami. No, oczywiście. Współpraca była wspaniała. Wiesz, jak to sobie teraz tak usiądziemy i wspominamy, to i się śmiejemy z tego wszystkiego, bo wiesz, jak na koncertach. No bo to różne rzeczy. Żartować sobie. Różne rzeczy się dzieją, nie? Sobie. Różne rzeczy na zakulisami się dzieją. Sam, no. Pięknie, no zawsze te wspominamy. Pięknie, pięknie. A powiedz mi, jak sobie dobierasz repertuar, bo twoje piosenki są bardzo liryczne, piękne. Ty nie zaszufladkowałeś się tylko w jednej dziedzinie, w jednym stylu piosenek, tylko ty śpiewasz, cudownie wykonujesz standardy światowe, pięknie wykonujesz cygańską, o cygańskie to już nawet nie mówimy, prawda, no bo wykonujesz to cudownie. Piękny głos, piękna barwa, czujesz to, co Dziękuję. Śpiewasz. No ale właśnie te światowe standardy, też wykonujesz to niesamowicie. Powiedz coś nam, jak z twoim repertuarem, czy ty sobie sam dobierasz, czy sam piszesz? Co śpiewasz bardzo chętnie? Dużo piosenek sobie też sam napisałem, słowa oczywiście też. Mhm. Dobieram sobie do piosenki. No wiadomo, jak jest piosenka jakaś wolna, no to też jakieś próbuję dobrać słowa, żeby pasowały do melodii, piosenki. Prawda? No, tak. No a reszta to razem z Czarkiem też układaliśmy wiele piosenek. Czarek przecież też wspaniale pisze, mm-hmm. muzykę komponuje wspaniale, jak każdy wie. No i wiesz, tak w tej chwili to od 2007 roku z wujkiem Ludkiem, świętej pamięci,
prowadziłem w szkole z dziećmi polsko-romski zespół. Aha, no no. Opowiedz nam troszeczkę o tym. No właśnie, prowadziliśmy w szkole tutaj w Bydgoszczy podstawowej, ale potem władza nas przeniosła do Domu Kultury, bo widziała, że to zespół się rozwija, fajnie to wychodzi. Przenieśli nam do Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie pracowałem do roku 2020. Oho, no to no, a potem zachorowałem. To długi nie czas. Mogę, no. Po prostu nie mam siły na to już. Ale naprawdę fajnie wychodził nam. Wspaniale dziewczyny tańczyły, śpiewały. No, mamy wiele, wiele nagranych. Właśnie, ja oglądałem te nagrania. Przeglądnąłem sobie te wszystkie nagrania właśnie z tego dziecięcego zespołu. No piękny zespół, piękny, pięknie dziewczyny tańczą. No, mam gotowy też materiał na płytę i teraz w tym roku już będzie wydana ta płyta. Aha, no to czekamy. Mamy właśnie na tej płycie wspaniałe zdjęcia, opowieści o wszystkim. No to dziękuję. No to czekamy. Piosenki też. Czekamy, Kola, na te nagrania. Ja w tym miejscu poproszę o kolejny link. Posłuchajmy pięknych utworów w wykonaniu Koli. Dziękuję, dziękuję ślicznie. No właśnie, i Kola, właśnie teraz zauważyłem, oglądając twoją stronę na YouTubie, piękną piosenkę, którą żeście razem z Czarkiem zrobili dla uczczenia papieża Jana Pawła II. Piękny tekst, cudowny tekst, piękny, taki liryczny, ten cały teledysk wasz, tak jest pięknie zrobiony, taki ciepły, taki... Opowiedz nam, jak to powstawało wszystko? Kto tekst pisał do tego? Piosenkę tak stworzył Czarek. No, zaproponował nam właśnie, żebyśmy występowali. No i zaśpiewaliśmy, no. Tak jak to umiał zaśpiewać. No piękny. No, potem sami stwierdziliśmy, że to fajnie wyszło. Śliczny, no i naprawdę śliczny tak teledysk. No, taki spokojny, taki oddający ten... Bo właściwie to bezpośrednio chyba nas papież oglądał, tak jak pamiętam, bo śpiewaliśmy to, śpiewaliśmy w Częstochowie. Aha. Transmisja była bezpośrednia do Rzymu. Aha. No. I właśnie w tym kościele śpiewaliśmy tam i cały nasz zespół też występował, zespół Roma. I transmisja była na żywo i papież nas oglądał. No. Było też wspaniałe. To pięknie. No, no. To ślicznie, naprawdę. I pozdrowienia były od papieża, to wszystko. Ojej, no to cudownie. No, no to naprawdę cudownie.
No, tak mnie zachwyciła ta piosenka, bo właśnie natrafiłem całkiem przypadkowo i posłuchałem tego i to tak mi bardzo utkwiło w głowie. No, cieszę się, że w ogóle, że Romowie tak bardzo kochali też papieża, jeździli z różnymi pielgrzymkami, odwiedzali papieża, śpiewali, tańczyli. Nie tylko nasi Tak. polscy Romowie, ale z całego świata. To takie Całego piękne świata, było, dokładnie. prawda? Tak bardzo ceniliśmy tego naszego polskiego papieża. Bo oficjalny koncert był w Wrocławku. Aha. Z tą piosenką. Chyba gdzieś jest na YouTubie Jest, to, jest, bo Czarek właśnie. puszczał. Tak, jest na YouTubie, tak. No, No. w Wrocławku to był. Gdzieś nad rzeką, tak fajnie, niezrobione. Ale to by graliśmy w tym, no, w teatrze. Aha. Tą piosenką właśnie było takie otwarcie tego, Programu. to jakoś było nazwane Romowie dla papieża, coś takiego, tak było Tak, nazwane. Nie wiem dokładnie dokładnie, ale tak. to tak. Dokładnie tak. No. I posłuchajmy następnej piosenki w wykonaniu Koli. Do taboru państwa zapraszamy, by muzyką radość dać wam dzisiaj. Przy ognisku razem usiądziemy, o tradycji naszej opowiemy. Kto piosenki nasze chce zaśpiewać i potańczyć razem z cygankami, o przyszłości swojej chce coś wiedzieć. Wróżka, prawdę powiem wam. Graj cyganie, graj, swe serce daj. Hej cyganko, tańcz nam, tańcz. Niech ta noc wiecznie trwa. Ognia czar, niech szczęście da. Graj cyganie, graj, swe serce daj. Hej cyganko, tańcz nam, tańcz. Niech ta noc wiecznie trwa. Ognia czar, niech szczęście da. Graj cyganie, graj, swe serce daj. Hej cyganko, tańcz na tańcz. Dziękuję ślicznie. Piękne te piosenki są twoje. Powiedz mi, Dzięki. Kola, czy ty kochasz to, co robisz? Czy ty kochasz scenę? Czy ty kochasz ten folklor romski, taki czysty, taki nieskażony tam jakimiś nowoczesnościami, tylko taki czysty romski folklor? Czy ty to kochasz? Czy ty to lubisz? Czy lubisz na scenie? Czy kochasz swoją publiczność? No z pewnością tak, z pewnością to kocham. Żebym to nie kochał, to bym tego nie robił, No prawda? tak. Kocham swoją publiczność, kocham swoją rodzinę, która mnie popiera to, co robię. No i po prostu moja cała rodzina też jest muzykalna. No właśnie, no właśnie. Jak Wywodzisz wiesz, się z moim tak. zięciem jest Tobiasz. Mój wnuczek śpiewa też pięknie, No. córka. No, córka śpiewa pięknie, naprawdę. Twoja córka to jest naprawdę wspaniała artystka. Piękny, piękny głos. Dziękuję. No razem z Tobiaszem występują, No mają dużo koncertów i tak. sobie tam grają. Tak, no. Tylko, że Tobiasz ma inny styl, ma po prostu takie coś No, tak, nowoczesnego, a on. ja po prostu gram styl taki bardziej tradycyjny, prawda? Tak. No, ktoś musi właśnie robić i tą nowoczesną muzykę, ktoś musi też robić i pamiętać o tych starych I dbać rzeczach. o tą kulturę starą, tak. No właśnie. Pomalutku będziemy się zbliżać do końca naszego wywiadu. Ja jeszcze tak na zakończenie chciałem ci podziękować serdecznie, Kola, i poprosimy jeszcze o jeden link w twoim wykonaniu, żebyśmy posłuchali jeszcze twojej piosenki, bo chciałbym jak najwięcej ciebie zaprezentować w twoim wywiadzie, Dziękuję. żeby ciebie jak najlepiej, z najlepszej strony pokazać. Bardzo proszę o następny link. Dziękuję. Bardzo brak mi ogniska i cygańskich braci też. Co wiarę przyszłość wytańczyli razem w boisko.
lecz tej bliskości nie ma u nas dzisiaj już. Prosimy Boga, niech nas prowadzi, niech nam pokaże, jak w tym świecie nowym żyć. Pomóż nam, Panie, odzyskać wolność, pozwól o barwnych taborach chociaż tylko śnić. Tańczmy, cyganie, śpiewajmy wszyscy, wiara prowadzi nas. Nasze modlitwy, gorący ogień niesie do nieba roztańczony wiatr. Tańczmy, cyganie, śpiewajmy wszyscy, wiara prowadzi nas. Nasze modlitwy, gorący ogień niesie do nieba roztańczony wiatr. Płaćcie lasy, chociaż dzisiaj wyruszamy, nie zapomnijmy tych radosnych, wolnych lat. Zawsze nas woła świat daleki i nieznany, rozstania z wami budzące. Dziękuję bardzo. Serdecznie ci dziękuję, Kola, że zechciałeś wziąć udział w tym naszym programie, że podzieliłeś się z nami swoją historią, że tak bardzo chętnie nam opowiedziałeś i o tych takich przykrych twoich doświadczeniach życiowych, twojej rodziny, twojego taty, dziadka, którzy doświadczyli właśnie tyle zła, tyle takich przykrości w życiu, prawda? Ale mimo wszystko śpiewasz, swoją rodzinę promujesz, pięknie to robicie, jesteście niesamowicie utalentowaną rodziną, dlatego życzę ci wszystkiego najlepszego, życzę ci dużo zdrowia, promuj i promuj, nadal rób to, co robisz, bo robisz to wspaniale ze całą swoją rodziną. Wspieraj i promuj kulturę romską w świecie, swoim właśnie pięknym głosem. Bardzo dziękuję, Artku. I Tobie również chciałem podziękować, bo wspaniałe rzeczy robisz. To każdy dziękuję. Wie o tym, każdy cię chwali, kogo nie spotkam, dziękuję z kim nie bardzo. Porozmawiam o tobie. Dziękuję i bardzo. Chciałbym też wszystkich pozdrowić. Bardzo przepraszam, kogo ominąłem w tym programie. Wszystkich chciałem pozdrowić, również ciebie, całą twoją rodzinę. Dziękuję. Artku, pozdrów dziękuję wszystkich pięknie. Ode mnie. Dziękuję. Życzę wszystkim dużo szczęścia i zdrowia. Ja również. I też dużo grania, dużo śpiewania. Daj Boże nam wszystkim artystom, żeby nam tego nigdy nie brakowało. Bo pamiętasz przez tą pandemię, co się działo? Ile żeśmy wycierpieli wszyscy. Ja sam przez pandemię przeszłem, dlatego troszkę tak podupadłem. No, boleśnie odczułeś też w rodzinie, była też nieprzyjemna sprawa. No tak. Ale musimy mieć dobrą nadzieję, musimy życie dalej ciągnąć. Pariki rautu kekaj, lianka daj, udziało jamęca, te jawez bachtalojsa, sto treceonece meca, sarety remanuszęca, te jawen bachtalejsa, ste, pariki rautu ke, kola. Dziękuję, życzę na chciał, berzi peniawsa, storo pozdrowi, sarem. De devloresa. Do widzenia. Do widzenia. Proszę Państwa, to był program Artur i Prominentni Romowie. Moim gościem dzisiaj był Kola Andreas. My żegnamy się do następnego piątku o godzinie 20. Do zobaczenia, do usłyszenia.